Wrony w Ameryce to jest z założenia książka inna niż wszystkie książki o Stanach Zjednoczonych, dlatego że to jest książka o wronach w Stanach Zjednoczonych, o naszej rodzinie, o tym jak my poznawaliśmy ten kraj, jak my uczyliśmy się w tym kraju żyć. Zatem to są doświadczenia, które mogliśmy przeżyć tylko my, choćby doświadczenie z narodzinami naszego drugiego dziecka, Janka tutaj w Stanach Zjednoczonych. Czasem bardzo osobiste doświadczenia, bardzo osobiste przeżycia to jest nasze spojrzenie na Stany Zjednoczone, to jest spojrzenie pokazujące w jaki sposób uczyliśmy się tego kraju. A jak trafiłeś do Ameryki? Czy to był przypadek, czy może długo opracowywana strategia, spełnione marzenie, czy raczej konieczność? To był rok 91 i to było stypendium pierwsze chyba stypendium dla tak zwanych młodych, obiecujących polskich dziennikarzy zaraz po upadku komunizmu. Ja się znalazłem w grupie em, chyba 10 osób. Spędziliśmy tutaj ponad miesiąc i ja wtedy przez te, przez te kilka tygodni pierwsze kilka tygodni w Stanach Zjednoczonych od razu zorientowałem się, że to jest kraj, który chcę bliżej poznać i być może nawet kiedyś zamieszkać właśnie po to, żeby ten kraj poznać, żeby wejść w ten kraj. Tak to wszystko się zaczęło. Właśnie. A jak zaczęła się ta obecna, trwająca już kilka lat przygoda z Ameryką? Twój przyjazd, pierwsze odkrycia, być może pierwsze rozczarowania? Były rozczarowania. Tych rozczarowań było sporo. To był rok 2006. W czerwcu, chyba 2006 roku, dowiedziałem się, że otwiera się możliwość objęcia placówki faktów TVN w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie. Zgłosiłem swoją kandydaturę. Została przyjęta, no i przyjechaliśmy. I pierwsze takie doświadczenie, które, które pamiętam, zaraz po tym, gdy wprowadziliśmy się do naszego, do naszego domu, pierwsze takie doświadczenie, które było było, było chyba dla całej rodziny szokiem to kradzież samochodu. Tuż koło Waszyngtonu, dosłownie kilka, tuż koło Białego Domu w Waszyngtonie dosłownie kilka przecznic od Białego Domu skradziono nam grata grata, którego nazywaliśmy pieszczotliwie Cacuszko, 16-letnią Toyotę Camry. Policja najpierw twierdziła, że auto odholowano nam dlatego, że nie zapłaciłem za parking. Później, gdy okazało się, że to była faktycznie kradzież, mieliśmy kolejne poziomy amerykańskiej biurokracji. Kilka tygodni po kradzieży dostałem mandat za złe parkowanie samochodu. Problem w tym, że Data tego złego parkowania była już kilka dni po, skradzie, po, po tym, jak to auto zostało skradzione. Walczyliśmy chyba 10 miesięcy o to, żeby anulowano nam ten mandat. Takich dziwnych przeżyć, takich zderzeń z biurokracją było dużo. Zderzaliśmy się między innymi z amerykańskim wydziałem komunikacji, który twierdził, że nie mamy tutaj prawa otrzymać amerykańskiego prawa jazdy i tak dalej, tak dalej. To wszystko opisuje we wronach w Ameryce, bo to są nasze doświadczenia, doświadczenia, które sprawiły, że ten kraj trochę chyba poznaliśmy, ale też bardzo polubiliśmy. Ale mówisz głównie o rozczarowaniach, a wierzę, że jest też jakaś pozytywna strona pobytu tutaj. Oczywiście, tych pozytywnych stron jest całe mnóstwo. Stany Zjednoczone to jest kraj ogromny. To jest kraj gdzie w zasadzie można znaleźć wszystko, co się chce znaleźć. Od Alaski przez Hawaje, gdzieś po południową Florydę. Mieliśmy ogromne szczęście, całą rodziną, objechać Stany Zjednoczone wzdłuż i wszerz. Trudno chyba znaleźć Stany, w których wron nie było. I to wszystko w książce opisujemy. Piszemy o naszych przyjaźniach, choć z tymi przyjaźniami jest, jest tutaj czasami dość ciężko, czasami dość trudno, ale mamy przyjaciół amerykańskich. Mamy niesamowitych Znajomych i mamy mnóstwo, mnóstwo świetnych doświadczeń, związanych też z naszymi podróżami. A kto szybciej zaadaptował się w Stanach? Komu było łatwiej, komu trudniej? E, na pewno najłatwiej było Marysi. Marysia miała 3 lata. Trzyletnie e, dziecko jest jak gąbka, chłonie wszystko, nawet nie zadając najdrobniejszych pytań. Mam było trudno. E, najtrudniej było chyba Oli, e, dlatego że to był pierwszy w życiu przyjazd Oli do Stanów Zjednoczonych. Ola nie miała pojęcia o tym, Czym jest ten kraj, czym się go je, a, i to był od razu skok na głęboką wodę. Ja zresztą Ole za to bardzo cenię, a, bo to, bo to e, było wykazanie się potężnym zaufaniem e, i ogromną odwagą. E, także Rodzina stopniowo dostosowywała się do Stanów Zjednoczonych, a później pojawił się czwarty członek naszej rodziny, czyli Janek, który urodził się tutaj w drugim roku naszego pobytu w Stanach Zjednoczonych. I, no i teraz już tutaj żyjemy całą rodziną, trochę tak jak naprawdę w domu. A czy po tych w wielu latach spędzonych za wielką wodą, możesz powiedzieć więcej o tym kraju? Czy ten kraj nadal cię fascynuje? Ten kraj ciągle fascynuje i chyba nie będzie takiego dnia, w którym ten kraj przestanie mnie fascynować, ponieważ to jest kraj tak ogromny, kraj tak różnorodny, że jeżeli znudzisz się w jednym miejscu, wystarczy, że wsiądziesz w samochód, pojedziesz dwa dni w którymkolwiek kierunku i znajdziesz się w miejscu, którego nie znasz, które znowu cię będzie fascynować, które znowu będziesz starać się poznawać. To jest kraj, który potrafi zafascynować za, za na całe życie. I to jest fascynacja, która potrafi ciągle być świeża. A co jest takiego najbardziej niezwykłego? Może coś, co Cię ostatnio zafascynowało, coś, co Cię ostatnio zdziwiło? Fascynuje mnie cały czas amerykańskie życie polityczne. Zbliżamy się do amerykańskich wyborów. Jeździmy teraz razem z Marcinem Wyszogrodzkim, naszym operatorem, po debatach prezydenckich. Wcześniej to były konwencje partyjne, za chwilę wyjazd już na same wybory. To jest coś, co fascynuje. Oglądanie z bliska tej potężnej maszyny politycznej, maszyny, która e, zarządza tak naprawdę największym mocarstwem na świecie, to, to jest kolejna rzecz, która będzie mnie chyba fascynowała zawsze. Polityka i politycy. Powiedz, czy polscy politycy i politycy amerykańscy różnią się czymś? Generalnie, czy Amerykanie i Polacy czymś się różnią? Być może. Jest coś, co zauważyłeś? Hmm. Powiedzmy pięć różnic. Tych różnic pewnie jest dużo. Zacznijmy od polityków. Politycy polscy wiedzą, że Ameryka to jest to miejsce, gdzie można się czegoś nauczyć. Dlatego zarówno w 2008 roku, jak i w 2012 roku spotykałem na konwencjach partyjnych polskich polityków, którzy przyjeżdżali tutaj do Stanów Zjednoczonych, żeby z bliska popatrzeć na to, żeby z popatrzeć na to jak, jak się to robi w Ameryce. Zatem widać jest tu jakaś różnica, jest coś, czego się chce nauczyć, no potraktujmy to jako numer jeden. Mhm. E, numer dwa. Rzecz, która rzuciła mi się w oczy e, e, chyba jeszcze na, na początku lat dziewięćdziesiątych. W Polsce widać pijanych ludzi na ulicach, tu nie. Dlaczego? Dlatego, że tu ludzie nie piją alkoholu? Nie, to nieprawda. Tu za zataczanie się na ulicy jesteś aresztowany. Ponieważ to jest przestępstwo. E, więc to jest e, chyba różnica druga. Różnica trzecia. Jazda samochodem. Fatalnie jeżdżą Amerykanie. Jeżdżą wolno, są niezdecydowani i kompletnie nie myślą o innym użytkowniku drogi. W Polsce jeździmy znacznie szybciej, znacznie bardziej zdecydowanie. Bardziej odpowiada mi ten polski sposób jazdy. Tutaj strasznie się denerwuję za kierownicą i potwornie, i potwornie klnę. Różnica czwarta to może szkoła. Szkoła amerykańska jest całkowicie inna niż szkoła polska. Szkoła amerykańska chyba bardziej dziecko otwiera. Być może polska szkoła więcej uczy. Ale szkoła amerykańska bardziej otwiera. E, jeszcze jedna różnica, Być różnica może piąta. Być może uprzejmość. E, tutaj każdy ci mówi cześć, jak się masz, uśmiecha się do ciebie. E, w Polsce na ten uśmiech trzeba sobie zapracować. Znaczy wielu, z drugiej strony, wielu y, przeciwników Ameryki mówi, że to takie na siłę, wymuszone. Ja wolę wymuszony uśmiech, ale jednak uśmiech niż brak uśmiechu i zaciętą, zajadłą minę. A czasem taką zaciętą minę e, widzimy, na przykład wchodząc do sklepu w Polsce, gdzie ja rozumiem, pani jest bardzo zmęczona, bo, bo pracuje przez wiele godzin, zarabia bardzo mało pieniędzy i trudno jej o ten uśmiech. Ja to rozumiem, ale ja jednak wolę e, wejść do sklepu e, i zobaczyć kogoś, nawet sztucznie uśmiechniętego, ale jednak uśmiechniętego. Pomówmy jeszcze o Twojej pracy. W Polsce byłeś u szczytu popularności, Między innymi dzięki własnemu programowi autorskiemu pod napięciem. Miałeś swoją publiczność, wierną publiczność, nie brakuje Ci tego? E, to prawda, że 8 lat programu pod napięciem stworzyło bardzo potężną rzeszę widzów, którzy Czuli się związani z programem pod napięciem. Ja tym ludziom jestem potwornie wdzięczny, bo to było ciężkie 8 lat, ale to było wspaniałe 8 lat pracy zawodowej. Stany Zjednoczone to kraj, w którym wszystkiego trzeba nauczyć się od nowa, trzeba też nauczyć się pracy od nowa, od zera, całkowicie od zera. Tu Stosunki polityk-dziennikarz działają zupełnie inaczej niż w Polsce. Jeden z moich kolegów, byłych korespondentów w Waszyngtonie, z pewną dozą frustracji, kiedyś powiedział, że on chce już wracać do kraju, bo w Polsce. Jeśli będzie taka potrzeba, to będzie w stanie porozmawiać z prezydentem Polski, nagrać z nim rozmowę. W Stanach Zjednoczonych może najwyżej porozmawiać z sobowtórem kandydata na prezydenta. I to jest prawda. Trzeba ego schować tutaj do kieszeni. Trzeba nauczyć się pokory wobec tego kraju. I to przyszło mi bardzo trudno, nie ukrywam. Ten pierwszy rok to był rok potwornych, potwornych frustracji. A czy myślisz o powrocie do Polski? Widzisz się raczej tu czy tam? Widzę się i tu i tam, ale wiem, że jestem wysłannikiem faktów telewizji TVN. Zostałem wysłany na określony czas i kiedy się kontrakt skończy, Zapewne będę musiał wrócić do Polski. Dlatego też, żeby na przykład dzieci równie dobrze czuły się tu i w Polsce dzieciaki z olą spędzają rok rocznie w Polsce, przynajmniej miesiąc, najchętniej dwa miesiące. Mamy tego pełną świadomość, że w pewnym momencie wracamy, ale chciałbym gdzieś w głowie utrzymać taką myśl, że w domu, czyli równie dobrze. Czujemy się zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych. Czyli opuściłbyś Amerykę bez żalu, czy jednak z łezką wokół? Z łezką wokół, oczywiście, że tak. Ameryka to fajny kraj, który naprawdę fascynuje.